Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Jestem z miasta, da, da, to widać, da, da, jestem z miasta, ra, 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 to słychać, da, da, jestem z miasta, ra, 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 to widać, słychać i czuć. I jeszcze raz. No hej wam wszystkim, ludziska! Witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim skromnym kanale. Oczywiście cały czas pogrywamy sobie w Farminga Simulator 22 na pierdylionie pizdylionów modów, a i przy okazji na wszystkich DLC-kach. Inna kwestia, że gramy na zielonce, czyli polskiej mapie, dobrej, bo polskiej, bo swojskiej, prosto od chłopa wydojonej i tak dalej, i tak dalej. Ja rzecz jasna jestem z miasta, ale Janusz Pierdacznica już nie jest, tak samo jak ten bocian nie jest, co to leci do ciepłych krajów. W zasadzie listopad, więc może rzeczywiście leci. Nieważne. Mamy masę roboty do wykonania. Wy mnie akurat zaskoczyliście, jak czyściłem komin, ale nieważne, to już mamy za sobą. Komin wyczyszczony. Wracamy do roboty. A właśnie, bo tak może na dobry start, żeby potem nie zapomnieć. Jeżeli również nie zapomnę po publikacji owego klipu, a mam nadzieję, że nie zapomnę, no to w linku... Dobrze mówię? Dobrze mówię. W opisie, dokładniej precyzując, tego materiału, w linku, który w tym opisie się znajduje, również przekażę wam... Nie, nie dobrze mówię, bo to przecież nie link jest, to jest kod. Nieważne, ważne jest to, że przekazuję wam kolejny kod, jeden egzemplarz, no ale zawsze do Farminga 22, więc kto pierwszy, ten lepszy, niech sobie wklepie, niech się cieszy grom. Dobra, no i co? I ludziska, jak zapowiadałem na ostatnim materiale, chciałem wymienić tą potężną, ośmiotonową przyczepę, która tak długo nam służyła na Zdziechowie, ale była niestety zbagowana. Wymyśliłem coś takiego, coś zupełnie innego niż do tej pory. Chciałem, żeby było awangardowo, żeby było inaczej niż zwykle. No i kurna dziot, chyba się udało. Powiem szczerze, strasznie mi się ta jednokołówka podoba. Zasadniczo jednoosiówka, bo koła są tutaj aż cztery, więc nieźle to będzie rozkładało ciężar na grunt, no ale jednocześnie łatwiej się tym będzie manewrowało, no bo oś jest tylko jedna, no i to takie rym, tym, myślę fajne. Piszcie w komentarzach, czy wam się nowa przyczepa podoba, mnie ekstremalnie mocno, coś nowego, coś innego, do tej pory jeszcze takich tandemów w serii nie było. Inna kwestia, że ta przyczepa kosztowała mniej niż dotychczasowa, więc z tego co widzicie troszeczkę więcej mamony na koncie mam, nie oznacza to rzecz jasna, że będzie mi się przelewało, dlatego że umówmy się, iż ciężko jest i po prostu ogólnie nie będzie mi się przelewało, chociaż dzisiaj spotykamy się z szumną inicjatywą na ustach, mianowicie jest to ten dzień, kiedy będziemy sprzedawali płody rolne. O, już widzę, że muszę troszeczkę mikrofon poprawić, bo wadzi mi o kierownicę, tak być nie może, czekajcie. Zara, uno momento. O, może bym to... O, ajajaj, caramba, que pinche señora. No... Myślę, żeby chyba było. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, kolejna kwestia. Załadowałem już jajka, z tego co widzieliście. Wiele ich nie ma. Ja przypominam, mam dwa kurniki, ale tak naprawdę pojemność kur, ilość kur, które posiadam, to jest dokładnie tyle samo pogłowia, ile to było w przypadku Zdziechowa, więc nic tutaj na plus nie wyszedłem, ale już sobie jajka załadowałem z uwagi na to, że dużo będziemy dzisiaj mieli pracy typowo załadunkowej. Dużo pracy związanej z zawożeniem dóbr, towarów różnego rodzaju na punkty skupu. Co na tym idzie, pomyślałem, że już te jajka chociaż mogę załadować poza nagrywaniem. Sałatę częściowo też już mam załadowaną, więc mam nadzieję, że udałoby mi się, no tego bym sobie życzył, czas zweryfikuję, sprzedać wszystko, co mam w płodach rolnych. Jeżeli dzisiaj bym nagrał taki zbiorczy materiał ze sprzedaży płodów rolnych i wyrobiłbym się ze wszystkim, sprzedał wszystko co mam, to naprawdę będę bardzo spełnionym człowiekiem. No i teraz tak, dokąd jechać z jajami? Mamy listopad, zerknę sobie na moją rozpiskę. Tak jest, jaja mają najlepszą cenę w listopadzie. No i gdzie jest najlepsza? Elrengrad, czyli prawdopodobnie znowu będziemy jeździli. No tak,
Zdecydowanie. Znowu będziemy jeździli na kolej. No, niestety w tej grze to jest rzecz do poprawy, moim subiektywnym zdaniem, to znaczy, stety, niestety, no to jest niefajne z tej perspektywy różnorodności, bo cały czas trzeba jechać na jeden i ten sam skup. Kolej zazwyczaj ma najlepsze ceny. Nie wiem, być może skupy kolejowe faktycznie mają ceny dobre w realnym świecie, ale w grze owocuje to niestety tym, że po prostu ludziska... Może plandekę se zasunę? O! Że po prostu ludziska cały czas się jeździ w to samo miejsce, co jest dosyć słabe. Użyję drogi po prawej. Dlaczego? Zaraz wam to wyjaśnię. Chciałem wam coś na tej drodze pokazać, co naprawdę jest warte uwagi. Oczywiście ja tak trochę narzekałem na to, że ten track się nie zbiera. Wy mnie instruowaliście w komentarzach, że jest to moja wina, bo grzechu na litość boską. Przecież jeżeli chodzi o zbieranie się, jeżeli chodzi o ruszanie, działanie pod górę albo po prostu z miejsca, no to trzeba wrzucać najniższe możliwe przełożenia. God damn it, to każdy wie nawet w przedszkolu. Tak, to prawda, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ogólnie ta ciężarówka ma słabą moc silnika i to się czuje, że ona zdycha. I jakbym wtedy, kiedy podjeżdżałem pod górę, włączył najniższe możliwe przełożenie, też by wcale nie było lepiej. Uwierzcie mi na słowo, testowałem to. A właśnie, god damn it, hamuj! No widzicie? Chciałem wam coś za wszelką cenę pokazać, co strasznie mnie urzekło na tej mapie, a ostatecznie przejechałem. To jestem cały ja. Co wam chciałem takiego ciekawego pokazać? Zobaczcie, jaki fajny efekt na drodze. Oj, na tej mapie naprawdę jest sporo tym podobnych smaczków. Strasznie mi się te drogi przede wszystkim podobają. Spójrzcie, jest listopad, mamy liście na drodze. No kurde! No jakby jeszcze trochę tak posypać na poboczach, to efekt byłby jeszcze lepszy, ale i tak wygląda to fenomenalnie. Szapobę, czapki z gówno. Jest tutaj sporo serducha na zielonce. Nie zgodzę się z tymi, co tak krytykują tą mapę za wszelką cenę, że ona jest totalnie do dupy. Faktycznie pola są do dupy, to fakt, ale sama mapa, no jest tu sporo smaczków. I jedziemy dalej. No. Zatem ludziska dzisiaj handlujemy, mam nadzieję, że zarobię sporo mamony, dlatego że miałbym na horyzoncie kolejny ciągnik, miałbym na horyzoncie kolejny... A, w ogóle przecież przede wszystkim kredyt mam, kredyt trzeba spłacić. Zasadniczo, wiecie co, może jednak spłacę kolejną ratę już teraz, to mi zostanie 10 tysięcy, no to już nieźle wygląda. Mogę się tak umówić z wami, że na przykład będę po piątkę sprzedawał, a raczej spłacał, tego kredytu raz na kwartał, czy raz na pół roku, jakoś tak. No bo wiecie, no zazwyczaj to raczej tak nie wygląda w realnym świecie, że kredyt spłaca się w jeden rok. Zazwyczaj on jest jednak trochę dłuższy, więc 10 kafli mi zostało, miałem 25, spłaciłem już 15, wydaje mi się całkiem nieźle. Inna kwestia jest tej natury i maści, że marzyłby mi się kolejny ciągnik, marzyłby mi się jakiś budynek, jakaś wiata, być może inwestycja w sady, być może buldożer. Oj tak, ludziska, mamy mody na sady jabłkowe i to może być coś ciekawego. Typowo polski klimat, powiedzmy sobie szczerze. No sady z czym się kojarzą? No oczywiście, że z Polską. Oczywiście, że takie są prawidła natury. Jest tu co? Chyba nie bardzo. Dobra. Rugacie mnie w komentarzach, że trochę za często jeżdżę z kamerą od środka. No nie wiem, może często, może nie często. Powiem szczerze, urzeka mnie to. Naprawdę przyjemnie mi się tak jeździ w momencie, kiedy mam tą kierownicę. No ale postaram się zadowolić wszystkich, czyli sprostać niemożliwemu postulatowi. Dobra, czyli tak. Zjeżdżamy, tylko jak sprzedać palety na litość boską? Przecież to jest, wiecie, kolej. No nie wrzucę ich za kratkę, więc trzeba by było chyba załadować na ten pociąg bezpośrednio. Siłą moich odnóży racic górnych. Tak też postaram się uczynić przy odrobinie szczęścia. No, piszcie co myślicie o tej przyczepce, o tym moim tandemie. Myślę, że naprawdę robi swoją robotę ostatecznie. No ja jestem zadowolony ekstremalnie, powiedziałbym takie mocne 10 na 10. Nawet nie przypuszczałem, że znajdę taką fajną przyczepę. To może rzeczywiście unowocześnić. No, rzecz jasna, to nie ma takiej ładowności. Wybaczcie, że to robię rękami, ale sami widzicie, że tutaj nie mam możliwości przeładowania tego wózkiem widłowym. Jedna kwestia, że nie mam tutaj wózka widłowego. Czemu tego nie podniosę? Nie mam pudziana włączonego. Jedna kwestia, że nie mam tutaj wózka widłowego. Inna kwestia, że no nie ma takiej możliwości z tej przyczepy, bo ona ma burty. Trzecia kwestia, że pociąg, no na niego też by było ciężko, bo przecież pociąg też ma dosyć wysokie oburtowanie. I teraz tak, muszę znowu włączyć na sekundę znaczniki stref interaktywnych, bo nigdy nie pamiętam, gdzie tutaj na tych pociągach jest...
Aha, tutaj, no to fajnie. A nie łapie. A czemuż to nie łapie? Aha, okej. Dobra, czyli złapało, tylko po prostu... Tego mi nawet nie wyświetliło, że złapało, bo w takim razie teraz trzeba będzie poczekać na pociąg. Jest 2,5 km stąd, no to akurat będę miał 2-3 minutki do tego, żeby wam trochę poględzić o tym i o owym. Postaram się też korzystać z innych skupów, nie tylko z pociągów. Nawet jeżeli na innych skupach te ceny nie będą takie ekstremalnie znakomite, no ale w tym konkretnym przypadku, no to jednak te ceny różnią się stanowczo. No 400 zł za... jedną tonę, no to jest bardzo dużo różnicy, więc to jednak jestem zmuszony. W każdym razie, mówiłem wam, nie dokończyłem przypowieści o Cadillacach. No ja taki jestem w tej serii rozdyźdany, że o czymś mówię, potem nie pamiętam, nie kończę. W każdym razie, przypowieść o Cadillacach była taka, że w Ameryce nazywano je trumnami, stalowymi trumnami na kołach, z uwagi na to, że teoretycznie strefa zgniotu była gigantyczna, bo to był kawał cholery. Cadillaki były potężnymi samochodami. Ten, kto widział w świecie realnym, ten wie. Mnie się zdarzało wielokrotnie widzieć, nawet u nas w Polsce, gdzie nie jest to typowy widok, no ale rzeczywiście, czy to jakieś auta ślubne tego typu, czy też po prostu, nawet w Dąbrowie Górniczej dawniej był gościu, który miał... na osiedlu normalnie parkował takiego klasycznego, najbardziej oldschoolowego, różowego Cadillaca, jak to tylko możliwe. Więc też tam czasami, jak zapuszczałem żurawia, to miałem okazję sobie zobaczyć, zapuścić żurawia jeszcze mocniej. 6800, co ty do mnie godasz? Czemu on odjechał? On powinien do mnie przyjechać. Come to me! Look, I'm your father! No z dupy trochę, no. No to dobra, trudno, poczekamy. Jak coś, to to wytnę, no ale postaram się nie wycinać, no bo chciałbym do was poględzić. Więc ludziska, dlaczego te stalowe trumny? Strefa zgniotu była potężna, samochód był stalowy, więc teoretycznie dobrze odbijał różnego rodzaju rzeczy, ale kolumna kierownicy nie miała strefy zgniotu. W dzisiejszych czasach w autach... A! To czemu mi wyświetlało 6800? Nie rozumiem! Nieważne, ważne, że pociąg przyjechał. W dzisiejszych samochodach kolumna kierownicy ma tak zwaną strefę zgniotu, więc element, który działa jak harmonika w momencie, kiedy dochodzi do wypadku, efektem czego, jeżeli do niego dojdzie, to po prostu przeżyjecie. Natomiast w Cadillacach tego nie było. W Cadillacach efekt końcowy był taki, że to był element stały, twardo zdefiniowany i jeżeli w coś uderzyliście, no to działał jak stalowa rura. A stalowa rura, która nie zgina się, nie ma tej harmonijki, nie ma słabszych elementów, no po prostu działa jak harpun, więc nabijała ludzi na siebie jak na szaszłyka, prawda? No i to takie było trochę niemiłe, myślę, w odbiorze. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Chyba nigdy jeszcze nie handlowałem, jeżeli chodzi o pociąg. Aha, no troszeczkę dalej mogłem podjechać. Dobra, trudno. Połopatujemy troszeczkę wincy. To są tylko jajka, więc mogę je ręcznie przenieść. Myślę, że to nie kole w oczy aż tak mocno. Natomiast nigdy nie sprzedawałem palet na pociąg. Z tej perspektywy dla mnie to jest totalna nowość, pomimo tego faktu, że mam rozegrany w tym tytule, a chyba już ze 200-300 godzin. Myślę, że to w takich kategoriach należałoby już rozumować i oceniać, no to jednak mi się nie zdarzyło czegoś takiego dokonać, więc ciekaw jestem, jak to będzie. Na pewno bym chciał to owinąć, co by tam nie odleciało do ciepłych krajów. No i jedziemy, zobaczymy, ile za te jajka dostanę. Jeżeli dostanę ponad 10 tysięcy, to już będę spełnionym, szczęśliwym człowiekiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale oceniałbym, że to może być coś w tych okolicach. Jadymy! Dziamne herbatki, wasze zdrowie! Janusz Pierdacznica, człowiek nieskończonych talentów, dlatego że i ciągnik poprowadzi, i kombajnem pojedzie, i nawet sam pociąg jest w stanie również poprowadzić ku świetlanej przyszłości. No, tak to wymyślili w farmingu, już o tym się wypowiadałem ostatnio, czy to fajne, czy nie fajne. Z jednej strony mało realistyczne, z drugiej strony rozumiem, o co im chodziło, jest to urozmaicenie gameplayu i również jakaś taka intrygująca aktywność, prawda, takie... przecięcie rutyny tego tytułu, więc osobiście uważam, że nawet fajnie to wymyślili z tymi pociągami. Tym bardziej na tej mapie, gdzie te pociągi naprawdę wyglądają rewelacyjnie. No dobra. No... To nie jest taka kwota, jak liczyłem.
Liczyłem, że te 10 tysięcy to jednak będzie, no okazało się. No ale dobra, to jest pierwszy sezon, więc te kury też mogły nie produkować jajek od samego początku. No około 8 tysięcy mamy zarobione, czyli 10 tysięcy na koncie. Co mi się marzy? Ciągnik? Wiata? Kombajn na marchew? Nie wiem, bo może w tym sezonie to ja go jeszcze sobie wypożyczę, wiecie. Nie wiem, czy od razu bym go kupował, bo to jest naprawdę potwornie droga maszyna. Może się tepnę, bo to naprawdę jest kawał drogi. Jest to droga maszyna, a powiedzmy sobie szczerze, ta marchew, którą teraz zasieję, nie zwróci mi tego, więc chyba byłby to przyrost formy nad treścią. Inna kwestia, że muszę zobaczyć, czy ja bym chciał. Przede wszystkim muszę sobie przetestować różne kombajny, który by do mnie najlepiej pasował, bo są takie, które skrzyniują marchew, są takie, które marchew od razu przesypują na jakąś lawetę, która obok jedzie. To wszystko trzeba przeanalizować. Nad wszystkim się trzeba zastanowić, powiadam. No. No to jadymy. Tak będzie, tak będzie. Dobrze będzie. Czwóreczka, łogiń, natłoki. W listopadzie nie mam do sprzedaży już nic, natomiast w grudniu będę miał słomę, której nie planuję handlować, dlatego że słomę zostawiłem sobie na podsiłkę dla świń i raczej więcej się jej nie pozbędę. To co ważne, to fakt, iż będę się pozbywał pszenicy. Oczywiście mam jej nieco ponad 14 ton, tak naprawdę jest to 14 tysięcy litrów. Niektórzy tam się oburzają w komentarzach, że litr to nie jest tona, bo 700 litrów to bodajże jedna tona, czy jakoś na odwrót. W każdym razie to nie jest taki idealny przelicznik. Ja zdaję sobie z tego sprawę, a ja tak mówię symbolicznie, bo tak naprawdę tutaj jest bardzo wiele różnego rodzaju płodów rolnych. Ja zawsze mówię w skali 1 do 1, że 1000 litrów to jest jedna tona, niezależnie od tego, o czym byśmy nie mówili. A wiadomo, że różne płody rolne no to mają różną objętość, różną wagę, więc wszędzie byłby to zupełnie inny wskaźnik, ale tak mi jest wygodnie mówić, po prostu tonami, a nie litrami. Też się tak czuję trochę bardziej realistycznie, no bo w realnym świecie, no to raczej pszenicę sprzedaje się na tony, a nie na litry, powiedzmy sobie szczerze. Inna kwestia, że no to jeszcze nie teraz, ale w przyszłości również marzyłyby mi się kolejne areały. Aha, bo nie skończyłem o tej pszenicy, tak naprawdę mam 14 ton, ale planuję sprzedać około 10 z uwagi na to, że zresztą już to kiedyś też tłumaczyłem, że kury też muszą mieć co jeść. Więc na tym nie spodziewam się jakiegoś naprawdę takiego godziwego zarobku. Chociaż jednocześnie spodziewam się go, jeżeli chodzi o kiszonkę. Kiszonki mamy dużo, kiszonka cała jest na handel. No i na kiszonce rzeczywiście myślę, że zobaczymy tutaj niezły pieniądz. Mam taką nadzieję. Czyli teraz tak, chwilowy zawias umysłowy. Pszenica miała być, czyli pod pszenicę się mogę ustawić od razu pod silos. Chociaż też muszę silos rozłożyć. No właśnie. Było przez chwilę. Tak, jest. Wow! Okej. No dobra, my bed, moje łóżko. Meine kleine ich kombajne, moja wina. Tego nie było, to się wytnie, okej? Okay? Jedziemy, ładujemy od razu. Wow, jeszcze prze... Fajnie. O mój Boże! Nawet najlepszym się czasem zdarzy trudno. Niech ta będzie. Już sobie tutaj siewnik przygotowałem, bo za niedługo czeka nas okres siewów, powiedzmy sobie szczerze, więc wiecie jak jest. Co wam będę tłumaczył? Dam radę przejechać? Chyba nie. Trzeba troszeczkę się cofnąć. Ciasno tu niby nie mam, tak jak na Zdziechowie, ale czasami jednak trzeba troszeczkę się nagimnastykować. Trzeba będzie się jeszcze wycofać pod to. Ale właśnie dzięki temu, że mam przyczepę w takim swego rodzaju tandemie, no to nie jest to specjalnie trudne, prawda? Więc to jest taka fajna przyczepa, bo jednocześnie będę ją mógł wykorzystywać na poczet transportu takiego drogowego ciężarówką, jak i transportu typowo polnego, czyli traktorem. Zwozić coś z pól. No takie perpetuum mobile, prawda? Trochę tak i fajnie. No i teraz poprosiłbym, myślę, około 9-10 tysięcy litrów. Resztę sobie raczej zostawimy. Zaraz zobaczymy, ile to zajmie. Chyba na przyczepie, w sensie na pace się tyle nie zmieści. Nie wydaje mi się, żeby ta IFA miała taką pojemność. Raczej bym się zdziwił.
trochę na tył. Czekaj, 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 Roman, piroman, ty. Trochę naprzód. Jako, tako, tako, jako. Tutaj 6000 litrów chodzi, 6 ton. Dobra, w takim razie 6 ton mamy tutaj, czyli około 4 tony powinienem jeszcze na tą drugą przyczepkę walnąć. No i postaram się owego procederu dokonać. Przy odrobinie szczęścia wyjdzie. Może niecałe 4000, żeby mi nie zabrakło na pewno dla tych kur. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jest dobrze. O, tak zrobimy. 9,5 tony sprzedamy kukurydzy. Myślę całkiem zacnie. Oczywiście na razie jeszcze w ogóle nie sprawdzam tego, gdzie jest najlepsza kwota, bo się muszę jeszcze przespać. Musimy się tepnąć do miesiąca grudnia. No i wtedy zobaczymy, co czas pokaże. Oczywiście mam włączone znaczniki, muszę je wyłączyć, żeby była większa imersja tegoż właśnie świata. Inna kwestia, że też swego czasu w tej serii prowadziłem taki wywód troszeczkę niepoprawny politycznie, to znaczy mówiłem o tym, jakie to były przeżycia tych starszych pokoleń z zakresu mojej rodziny odnośnie okupacji niemieckiej, sowieckiej i tak dalej. A różnie bywało, tak naprawdę tam niektórzy pisali, że się z tym zgodzą, inni pisali, że się z tym nie zgodzą. Prawda obiektywna jest taka, że ilu ludzi żyło w naszym kraju, tyle jest niezależnych, indywidualnych historii życia i tyle było odrębnych przeżyć odnośnie tych zdarzeń. Niektórzy dobrze coś wspominają, albo lepiej, albo gorzej. Dobra, teraz tak, mamy zwiększone zapotrzebowanie na stacji handlarz zwierzętami. Ale tuczniki są chyba jeszcze niedojrzałe, prawda? Ja wątpię, żeby one były już takie dorosłe. Nie, tucznikom jeszcze dużo brakuje. Chociaż w momencie, kiedy będę mógł nimi handlować, to mógłbym sprzedać od razu 6 sztuk. Nawet więcej. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy wtedy nie zamówiłbym odrębnego transportu, bo ja teoretycznie mam tą swoją przyczepkę na przewóz tuczników, tylko że tam mogę tylko po dwa ładować, nie? Więc potem wachlowanie tak po dwa, zmarnowanie załóżmy 20 minut materiału tylko pod sprzedaż świń, trochę szkoda czasu antenowego, wydaje mi się. Więc być może nie głupio by było w takiej sytuacji, że faktycznie w jakimś miesiącu tych świń mam więcej na handel, bo tam też na pewno będzie taki miesiąc, że będzie ich mniej, bo potem pamiętam, że dokupiłem chyba tylko ze 4 albo jakoś tak, to wtedy mógłbym sobie sam zhandlować przyczepką, sam jechać na targ, na skup, natomiast w momencie, kiedy jest sytuacja, że no faktycznie tych świń jest dużo, to mógłbym jakiś transport z zewnątrz zamówić, żeby to jakoś tak, wiecie, konkretnie zrobić. No i teraz tak, ważna kwestia, gdzie jechać z pszenicą? Pszenica. Pszenica, no właśnie, 800, ale to znowu Elrengrad, no kurna dziotno. O 1/8 lepsza cena, no. To też jest duża różnica, no różnica setka praktycznie, no kurde. Fajnie było gdzieś indziej jechać, ale pszenicy mam na tyle dużo, że dla mnie to robi różnicę. To 100 zł za tonę, bo tak naprawdę będę miał 1000 zł więcej, prawda? Więc no, kurde, no robi to różnicę. Dobra, jedziemy znowu na Elrengrad. Trudno się mówi, płynie się dalej, teraz z kamerą wśród zwierząt. No i ludziska ględząc dalej. Różne to historie były nawet z zakresu mojej rodziny, dlatego że no pewne przeżycia miał dziadek, pewne przeżycia miała babcia, pewne przeżycie mieli pradziadkowie. Mój dziadek na przykład ekstremalnie miło wspomina okupację sowiecką. Wspominał, jak jeszcze był żywy. No bo teraz niestety odszedł do Walhalli, no cóż, no każdy, na każdego przyjdzie pora, prawda, no co zrobić? Czy ktoś jest złym człowiekiem, czy dobrym? Mój dziadek akurat był bardzo dobrym człowiekiem, no ale na każdego przyjdzie pora, nikt z tym nic nie poradzi. W życiu są tylko dwie rzeczy pewne, mianowicie śmierć i podatki, jest takie przysłowie, znikąd się to nie wzięło. W każdym razie, kontynuując wywód, mój dziadek bardzo miło wspomina na przykład okupację sowiecką, z uwagi na to, że w tamtych czasach, no jemu przysługiwało wszystko, jako że on był młodym, zaradnym, pracowitym człowiekiem ze wsi, był premiowany przez tamten ustrój, no i rzeczywiście dużo w życiu dostał od bolszewików, zapewnili mu wykształcenie, zapewnili mu start w życie, zapewnili mu dobrą pracę, zapewnili mu mieszkanie, kartkę na samochód, na to, na tamto. On akurat to dobrze odnosił. Tak samo z dziadkiem mojej żony, Bianki.
On na przykład okupację sowiecką bardzo dobrze wspomina z uwagi na to, że on traktował ich jako wyzwolicieli. Jak byli Niemcy w jego miejscowości, on pochodził tam z rejonów Rudnik, czyli to były te obszary, które jako pierwsze zostały dotknięte wojną, tam pierwsze bomby w naszym kraju spadły, co notabene też pokazuje dwulicowość sił niemieckich, którzy zapierali się to Niemcy, że bombardowali polskie miasta, bo przecież prawo międzynarodowe zabraniało czegoś tym podobnego, że bombardowali polskie miasta z uwagi na to, że tam były cele militarne. No nie, nie jest to prawda, tak nie było. Od pierwszych dni wojny już bombardowali cele czysto cywilne, gdzie, tak jak na Ukrainie, nie było mowy o tym, żeby jakoś militarnie wykorzystać dany przybytek. To nie jest tak jak w Strefie Gazy, że szpital potrafi być obozem wojskowym. No na Ukrainie szpital po prostu pełni funkcję szpitala, prawda? Tak samo było w Polsce. No i dziadek Bianki widział te pierwsze bomby, pamięta, wspomina, które spadły na nasz kraj. Mówi, że dokładnie pamięta ten dzień, pamięta te bombowce, pamięta, co się wtedy w mieście działo. Jak te syreny alarmowe wyły i tak dalej, i tak dalej. No ale Niemcy właśnie były przez niego wspominane w takiej kategorii. Czemu nie mogę... Poczekaj. Dziwne. Czyżbym ja nie mógł... Zaraz. Czyżbym ja nie mógł zrzucić dobra w momencie, kiedy jestem spięty? No nie wiem, nie wiem. Rozepniemy się. Ej. Aha, dobra, już wiem, o co chodzi. Zapomniałem o tym, że w tym modzie na ten track, no to paka jest liczona jako odrębny element, że tak powiem. Więc faktycznie zapomniałem o tym. I teraz tak. Sypiemy. Co prawda na prawo, byłem święcie przekonany, że do tyłu, ale to jest nieistotne. Najważniejsze jest to, że będzie sypane. Teraz podjedziemy jeszcze do przodu, sypiemy to z przyczepy. Muszę teraz przełączyć się na przyczepę, czyli tutaj. Ile na tym zarobię? No nie wiem, z 7-8 tysięcy, jakoś tak. Niecałe 8. Tak to powinno być, jeżeli dobrze liczę. A chyba dobrze liczę, no tak mi się wydaje. I w tym miesiącu to będzie wszystko, dlatego że poza pszenicą, przepraszam, nie ma nic. Gdzie ty jesteś, panie pociąg? 365 metrów ode mnie. Jak to fajnie się złożyło, tylko nie wiem w którą stronę, bo jakoś go nie widzę. On tu jedzie? No tak, skraca się. Panie kochany, gdzieś pan jest? 300 metrów? Powinien go chyba widzieć. Ty, no 100 metrów, no goddamit. Czy ja jestem ślepy? O Jezus, ty, bo mnie rozjechał. Ty rozbójniku, hachmencie jeden, ty. Dobrze, dobrze, nie musiałem długo czekać, to się strasznie cieszę. Czyli drugie dobro już będzie sprzedane, mamy 10 tysięcy złotych na koncie. Mam nadzieję, że niebawem to się podwoi nieomal. Zobaczymy. Pszenica może być sypana na ten wagon z przodu, zresztą on ma nawet oznaczenie pszeniczne. Więc otworzymy sobie pokrywę. Otworzyłeś tą pokrywę? Nie wygląda. Zaraz, jeszcze raz. O, teraz. Wtedy otwarłem pokrywę jakiegoś innego wagonu. No i co? Rozpocznij napełnianie. Oczywiście, że tak. Pszenica Full Metal Jacket 9,5 tony. Bardzo szybko się ładuje. Zamykamy pokrywę, jedziemy. Tym razem z kamerą wśród zwierząt, żebyście też mieli taką perspektywę na nagrywaniu. No i co? Ględząc dalej, tak naprawdę w przypadku okupacji niemieckiej, no to dziadek mojej żony miał takie wspomnienia, że nieomal przez nich wykitował, dlatego że zagłodzili go fizycznie. Niemcy odcięli miasta cywilne od jakichkolwiek zapasów żywności i zarekwirowali 100% żywności, które tam się znajdowały, efektem czego ludzie umierali z głodu. I on miał skrajną anoreksję, był już tak po prostu... szczupły, że tracił przytomność i było bezpośrednie zagrożenie życia dla niego, a w pewnym momencie, praktycznie w ostatniej chwili, przyszła Armia Czerwona, Armia Radziecka i zaczęli rozdawać żywność ludziom, zwykłym cywilnym mieszkańcom, zaczęli oferować im opiekę medyczną. On pamięta, dziadek mojej żony, po dziś dzień, jak ci medycy wojskowi się nim zajmowali, radzieccy medycy wojskowi. Więc ludziska, no są takie perspektywy, prawda? Ktoś wspomina lepiej jednych, ktoś wspomina lepiej drugich, nie ma reguły.
powiedzmy sobie szczerze, to nie jest specjalnie odkrywcze, co teraz mówię, no ale no, warto sobie z tego zdawać sprawę, bo też niektórzy patrzą na świat jednotorowo, to znaczy, jeżeli w książce przeczytają, że ktoś był zły, ktoś był dobry, to znaczy, że tak jest, tak być musi, to jest niepodzielne, to jest nie do zawetowania, to jest, prawda, zacementowany podział i tyle w temacie. Niemcy wszyscy byli źli, Ruscy wszyscy byli źli. No nie wszyscy, powiem sobie szczerze, to tam jak w każdym innym narodzie zdarzali się ludzie wredni, chamscy, fanatyczni, źli, żądni krwi. Zdarzali się ludzie, którzy chcieli obrabować, chcieli zgwałcić, jak i tacy, którzy mieli poukładane w głowie i byli po prostu normalni. W przypadku samych Niemców było dokładnie tak samo. Z jednej strony, na przykład mój dziadek od strony matki, czyli ojciec mojej matki, miał to wspomnienie, że o wspomnieniu pradziadka już wam wcześniej opowiadałem, czyli ojca matki mojej matki. O, tak to dokładnie wygląda. To już wam wcześniej wspominałem, że on ogólnie całkiem nieźle wspominał, no ale podczas wojny moja rodzina wywodziła się z okolic Lelowa. Tam była spora, ta diaspora żydowska, tych mniejszości było całkiem dużo i no, mój dziadek wspomina, że były te pogromy. On pamięta, że miasto płonęło, że ludzie, że Niemcy wyrzynali po prostu ludność żydowską na środku ulic. On pamięta ludzi, którzy się wykrwawiali na środku ulic, bo po prostu Niemcy do nich strzelali, atakowali ich na wszystkie możliwe sposoby. To też byli cywile, prawda? Ale z kolei alternatywnie mój dziadek od strony mamy również wspominał, że jego też Niemcy mogli zabić. Dlatego, że jak były te pogromy, to matka ukryła mojego dziadka pod kołdrą, gdzieś tam no, w jakimś pawlaczu, pod kołdrą, pod prześcieradłem, pod jakimiś szmatami. No i przechodzili Niemcy, którzy mieli rozkaz mordować wszystkich. I dziadka Niemiec zobaczył. On wtedy te kołdry odsunął, te prześcieradła rozsunął na boki, zobaczył tego dziadka. Potem mi to dziadek wielokrotnie tą historię przytaczał i opowiadał, że widać było po minie tego Niemca, po jego konsternacji, po tym, że się zachwiał, miał taką chwilę niepewności, że nie do końca wie, jak ten temat ugryźć, bo z jednej strony miał rozkaz wojskowy, a z drugiej strony przed nim jest bezbronne dziecko. No i co, chłopie, zrobisz? O, tutaj już się zrespiły nowe jajka. No i co, chłopie, zrobisz? No trudny temat, prawda? No ale z drugiej strony ten Niemiec okazał się być dobrym człowiekiem i po prostu jak zobaczył tego dziadka, nakrył go znowu tym prześcieradłem, powiedział, żeby, pokazał palcem, żeby się nie ruszał, żeby był cicho i tyle. I dzięki temu, tylko i wyłącznie dzięki temu, że spotkał mój dziadek jakiegoś normalnego człowieka po drugiej stronie, no to był w stanie przeżyć, prawda? Czekajcie, tutaj może tak będziemy. Myślę, że taka kamera tutaj lepiej wygląda. O co mi chodzi, co ja chcę zrobić? Bo będzie mnie jeszcze czekało troszeczkę teleportacji. Będziemy korzystać z mocy jezusowych teleportacyjnych i ludziska. No, trzeba by było chyba kury nakarmić, mi się wydaje. 566 litrów. W drugim kurniku jeszcze zobaczę, ile świnie mają, bo tak naprawdę to jest moje najwęższe gardło. Kury i świnie, bo szklarnie to jakoś tam se poradzą, myślę. Czekaj, nie z tego pulpitu będzie najłatwiej. Zaraz zobacz. Co tam jest? Co tam jest ciekawego? B402. KGR. Co to jest KGR? Do czego to w ogóle glebogryzarka? No, ciekawe bydle. No, ale zobaczcie, 190 koni. No i mamy na przecenie. O kurde, ty, fajnie to wygląda, naprawdę rewelacyjnie. Tylko, że dosyć, no, szlak, żeby to było trochę szersze. Bo wygląda fenomenalnie, muszę przyznać. Taka brona talerzowa, naprawdę 10 na 10. Tylko, żeby to, kurde, było trochę szersze. Szerokość robocza tutaj jest dosyć wąska. Pokażę jeszcze raz, ile to jest, 3 metry, nie? A ja obecnie mam bronę talerzową, z której zasadniczo za wiele nie korzystałem. Też muszę... No, to jest wada. Nie wiem, co jest grane z tym miejscem, ale tam niestety nie chcą stać te beczki, przepraszam. No i to już wiele razy się z tym spotkałem, że one sobie zjeżdżają. No dobra. A tutaj mamy... Powiem wam szczerze, chyba też ze 3 metry. No szersze to nie będzie. No dobra, ja mam Rostelmasza, czyli markę radziecką, no dzisiaj rosyjską. Tam jest marka niemiecka, NRD-owska, no bo to jest Forschnitt. Fajnie wygląda, ale tak jak mówię, no mam podobną, no to bez sensu mi to kupować. Trudno, chociaż na przecenie 7000 nawet nieźle to wygląda. W każdym razie, co ja chcę zrobić? Teraz, aha, miałem sprawdzić te zwierzęta. Zwierzęta, szklarnie, wszystko bym sprawdził. Szklarnie są ok, dobrze wyglądają. Garden Substrate słabo wygląda, ale to nie tylko on.
Zwierzęta, kury mają się naprawdę dobrze, tutaj trochę gorzej. Świnie na razie też, 4 tony mają paszy, powinno spokojnie wystarczyć. Zobaczę sobie moją magiczną rozpiskę. W styczniu mam sprzedaż ziemniaków, sałaty i kiszonki. Okej, czyli do stycznia w takim razie. Bo teraz mamy grudzień, no właśnie, czyli do stycznia. Mam nadzieję, że w styczniu trochę tym śniegiem posypie, no bo kurde, liczyłbym na taki świąteczny klimat, nie? Fajnie by było w każdym razie, ja bym sobie tego życzył, naprawdę. Lubię ten klimacik w grze, więc fajnie by było również taki odcinek dla was sporządzić. Nieprawdaż? Ale niestety, no... Niby tam w międzyczasie sypało, ale nie teraz. Szkoda, bardzo szkoda, naprawdę ubolewam nad tym, że tak rzadko mogę zobaczyć w tej grze zimę. Tak czy inaczej, no widać, że zima jest, liści na drzewach już nie ma, troszeczkę ta trawa też się przerzedziła i ogólnie gospodarstwo nabrało troszeczkę miana takiego jakby postapokaliptycznego, niczym zona czernobylska w Stalkerze. Ale mi się to podoba. Powiem wam szczerze, ja cały czas zachwalam te shadery od Jankusa, jeszcze raz to zrobię, dlatego że niektórzy tam narzekają, że gra jest zbyt szara. Nie, nie jest. Takie zimowe, słotne miesiące czy jesienne naprawdę w realnym świecie tak wyglądają. Więc cieszę się, że gra to idealnie teraz oddaje, nie jest przekoloryzowana. Czasami świat wygląda po prostu smutno z uwagi na to, że właśnie jest taka pora roku i jak dla mnie, no teraz jest to oddane po prostu idealnie w skali 1:1. Tak czy inaczej, kiszonka, ziemniaki, sałata. No właśnie, jak się za to zabrać? Jeszcze powiem szczerze, nie wiem. Chyba zacznę od tych ziemniaków, dlatego że to jest najdalej, a też nie ma zbyt wielkiej ilości, więc palimy nową maszynę i jedziemy. Nową, nie nową, to tak naprawdę jest stara, enerdowska maszyna od Forsznita. No ale chodzi mi o to, że do tej pory takim ładownikiem jeszcze nie jeździłem. Więc jest to kompletna, stuprocentowa nowość. No i zaraz zobaczymy, jak to w ogóle wygląda w praniu. Jedziemy na składowisko ziemnioków, na jedę zwrotne. O, tak nawet się to dosyć obraca z tego, co widzę. Nawet dosyć dobrze. Oj, no, klimat jest naprawdę fenomenalny. Powiem szczerze, klimatem, no to jest 10 na 10, nie? To jest naprawdę coś niesłychanego. Spójrzcie tylko na tę maszynę i chyba najlepiej byłoby właśnie na miniaturkę dać ten pojazd na ten odcinek, bo zastanawiałem się nad ciężarówką, ale jednak no ta maszynka jest jeszcze bardziej nietypowa, prawda, niż niezwykły trak, więc osobiście uważam, że głupi pomysł to prawdopodobnie nie będzie. Tylko teraz na ile opornie te ziemniaki się będą ładować, tego niestety nie wiem, to zaraz zobaczymy, wszystko w praniu się okaże. Nie korzystałem za specjalnie z tej ładowarki, więc jest to taka troszeczkę puszka Pandory. Może się okazać, że jest fajna, albo że jest do dupy, nie? Mam nadzieję, że to pierwsze. Zaraz zobaczymy. Teraz tak. Na pewno... Aha, tak się to otwiera. Okej, w pożądalu. To się rusza. O właśnie, o to mi chodziło. Żeby podpory rozstawić. Nawet go nie będę wyłączał, tylko lecimy od razu po ciężarówkę, no bo ciężarówką będę jeździł w takie zimowe, no po to mam traka, tak, w takie zimowe okresy, no to jest najlepiej właśnie trakiem. Sałata, handel sałatą, no też tam trzeba będzie, na pewno się jakieś palety jeszcze zrespiły, to też trzeba będzie troszeczkę załadować. Zrespiły się? Tutaj akurat nie, a tutaj... No, coś się porespiło, czyli dwie palety na pewno trzeba będzie jeszcze załadować na traka. Na razie do tego właśnie traka wsiadamy. Chciałem dzisiaj wam poględzić o fajnych ciekawostkach, no ale widzicie jak jest, po prostu człowiek taki jest zalatany. Myślę, że takie miesiące typowo handlowe to się źle nadają do opowiastek o ciekawostkach z uwagi na ten solidny fakt, a polem przejadę. Z uwagi na ten solidny fakt, że jest dużo takiej misternej roboty, na której się rzeczywiście trzeba skupić, bo jeżeli się nie skupisz, no to coś spierdzielisz. Więc no, tutaj akurat rzeczywiście gorzej. Myślę, że polem spokojnie taką maszyną mogę przejechać, ona ma terenowe koła, więc powinna sobie idealnie dawać przy tym radę. Tak w każdym razie mnie się wydaje, a o jakich to ciekawostkach planowałem wam mówić, być może na kolejnym klipie. Tak już rozpotrę te skrzydła, no i w tym momencie rozpotrę, będę rozpościerał, o, bo to się chyba za specjalnie to słowo nie odmienia. Dobra, czekajcie. Teraz się znowu trzeba skupić. Ustawimy się z tej strony. No i zobaczymy, co to będzie się działo.
Jestem ciekaw, czy ta ładowarka okaże się być fajna, czy do dupy. Naprawdę, zachodzę w głowę. Wszystko możliwe. Na dobry start trzeba ziemniaki odkryć. No i teraz się okaże. Dobra, teraz tak. Czy będę haczyło przyczepę? No na styk to wszystko ustawiłem, naprawdę. Zobaczcie, że to wiele tutaj nie brakowało. Rozłóż. Aha, o, fajne interakcje, naprawdę, spoko maszynka, powiem szczerze. Z tego co widzę, ogólnie się ładuje, nawet nie musiałem otwierać tego podnośnika i z tego co wy możecie zauważyć, podnośnik powinien być dosyć funkcjonalny, z uwagi na ten solidny fakt, że na jedną partię potrafi wskoczyć. On co prawda wolno się obraca, ta maszyna dosyć wolną ma taką prędkość roboczą, ale nie zmienia to faktu, że jednak zobaczcie, no 3000 litrów, no to wrażenie powinno na nas robić. I teraz tak, jak to się otwierało? W ten sposób, o widzisz. No to myślę, że polecimy w miarę szybko z tą robotą. Tutaj chyba było coś w okolicach... Kurde, nie pamiętam ile tego ziemniaka było. W każdym razie, no nie jakoś potwornie dużo, więc myślę, że ogarniemy. Damy radę. Wybaczcie, że tak przez teksturę tego, ale tak jest najłatwiej nabierać. W ten sposób po prostu nic nie zostawię, nie? Wszystko? Ja nie wiem, czy tego ziemniaka czasem nie było 6 ton. A jeżeli było więcej, to niewiele więcej, więc to naprawdę poleci szybko. Ale to bardzo dobrze, że szybko poleci. Ja właśnie celowałem w jakiś taki ładowacz, który byłby w miarę efektywny. Dlaczego? Dlatego, że ludziska... Oj! Oj, nieładnie. Czekaj, czekaj, czekaj! Stój! Czasami w tej grze, ja już wielokrotnie na to narzekałem, zarówno na Zdziechowie, jak i ogólnie, że czasami w tej grze baguje się sterowanie w taki sposób, że ja tylko klikam jakiś klawisz siłownika hydraulicznego, a gra już traktuje to tak, jak ja bym go przytrzymał. I efekt jest taki, że niestety, ale w takich konkretnych sytuacjach maszyna już leci tym siłownikiem do samego końca, no i to jest trochę średnie. Dobrze, dobrze, no to sypiemy. Ale fajna maszynka, naprawdę. Bałem się tego podnośnika, tego ładowacza. Myślałem, że może to będzie coś z dupy. Jakby to wyglądało od środka? Zobaczmy jeszcze tak z ciekawości. Raczej tak nie będę ładował. Myślę, że dużo fajniej się to prezentuje z kamerą z zewnątrz. Ale z ciekawości zobaczymy. No niewiele widać. Prawdę mówiąc, trochę źle zaprojektowana kabina, bo ten poprzeczniak tutaj no zasłania mi najważniejszy element przede mną. Tak naprawdę nie widzę nic. Więc tak trochę ktoś bez pomyślunku to zrobił. Czekaj. No nawet nie musiałem przestawiać maszyny, więc fenomenalnie. Silos paszowy jest pusty. No i o to chodziło. Nie no, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Prędko się go nie pozbędę, a to trochę szkoda, dlatego że kolejna maszynka, która ma wejść za ten ładowacz... O, nie zmieści się. Ja pierdaczę, serio? No trudno, co zrobić? No to resztę na ciężarówkę w takim razie. Kolejna maszynka, którą planuję za tego moda, jest jeszcze bardziej klimatyczna i naprawdę, no, jak ją zobaczycie, to oniemiejecie. Powiem wam szczerze, że no, będziecie pod wrażeniem. To wam mogę obiecać. Robi ogromne wrażenie. Czy ja dam radę tam sięgnąć w ogóle? Powiem szczerze, nie wiem. Kurde, nie dam. Trochę za daleko. Czekajcie, trzeba będzie podpory złożyć. Czyli to będzie... chyba to. Nie. O, w ten sposób. No i podjedziemy ten kawalątek. Teraz. No. Ale powiem szczerze, szybko to poszło. Naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie, więc rzeczywiście jestem zadowolony z tego forsznita. Znaczy, forsznit. Forsznit, nie forsznit. Tak naprawdę, z tego co ja się orientuję, to również jest IFA. Ale o tym, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim, to wam jeszcze będę opowiadał. Na razie to nie jest miejsce i czas. Dobra, Veno się wycofaj, bo teraz będziesz musiał się podstawić pod kiszonkę. Też mi na tym zależało, żeby na dzisiejszym materiale tą kiszonkę zrobić, więc... To jest taki temat dosyć... ważny. Nie wiem, prawdopodobnie całej kiszonki nie dam rady zhandlować. Raczej by to za dużo było, ale... No spróbujemy. To był taki plan maksimum, żeby dzisiaj dać radę już sprzedać wszystkie płody rolne. Raczej nie zakładałem, że się uda. Chociaż mówiłem inaczej, to tak troszeczkę z przymrużeniem oka, no raczej
byłem święcie przekonany, że to po prostu się ziścić nie może. Z zewnątrz wygląda lepiej. Dobra, czyli rozstawiamy się pod silosem. Może ominę tą bramę, dlatego że ona ma tą zabudowę od góry, nie chcę przyhaczyć. Przejdziemy tędy. Tutaj też mamy dobre, jakościowo, terenowe opony. Powinniśmy sobie poradzić. Świnioki odprężone leżą elegancko. Elegancko! Ale nie, no kurde, fajna, fajna maszynka, naprawdę. No na Zdziechowie też miałem fajnego ładowacza, dlatego że na Zdziechowie była to koparka Belarusa, z tego co pamiętacie. No i przyznam szczerze, że naprawdę robiła ona spektakularne wrażenie, no ale jednak jednocześnie przyznajmy, że teraz jest po prostu lepiej. Tam miała ładowacz, miał pojemność 2000 litrów, tutaj 3000, to i tak jest trochę takie nie do końca realistyczne, bo w realnym świecie to, wiecie, 3000 litrów to jest bardzo dużo, w życiu by to tyle nie załadowało, ale gdyby tyle nie dali, tutaj akurat twórcę moda rozumiem, bo gdyby tyle nie dali, to nie opłacałoby się tą maszyną w ogóle posługiwać, biorąc pod uwagę jaka ona jest toporna, wolna, no to nie miałoby to sensu, nie? Zobaczmy co teraz. Postaram się już nie sprzedawać tego na kolej, żeby nie było, że monopolizuje. Oczywiście kolej ma najlepszą cenę i dużo lepszą cenę niż inne skupy, ale tutaj akurat ta różnica nie jest aż tak ekstremalna jak w przypadku innych dotychczasowych skupów, więc bierzemy Supermarket i to jest bardzo blisko, więc nawet fajnie się składa. Zimnioczka sprzedam od razu, nawrócimy się lasem. Powiem wam szczerze, odnośnie tego lasu też troszeczkę zmieniłem plany. Bo miałem tutaj w planach zrobić pole, ale tak mi się spodobały te rzadkie, wysokie drzewa, że może tutaj zrobię pole na jakieś 1-2 sezony, nie wycinając nawet tych drzew, czyli takie bardziej przesmyrganie się maszynami pomiędzy konarami. Natomiast w przyszłości myślałbym, żeby tutaj sady założyć. Sady, może jakąś rozbudowę gospy, na taki pomysł wpadłem. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Sady jabłkowe też fajnie wyglądają w tej grze, więc to jest coś, na czym oko zdecydowanie można zawiesić. A będę też myślał o kolejnych polach, rzecz jasna. No jedziesz pan. Dobra. No to teraz ja. Ile za ziemniaka dostanę? Nie wiem. Za 6 ton ziemniaka nie mam bladego pojęcia. Nawet nie chcę spekulować, powiem szczerze. To jest jedna wielka niewiadoma. No zobaczymy. Na początek straka. Teraz tak, czekaj, ja bym musiał włączyć to. Jedyneczka. 200. No to nie będą jakieś spektakularne dochody. Ziemniaka zawsze dobrze sypały, ale cena no nie jest taka fajna jak na przykład w przypadku pszenicy, nie? Wiadomo. Ale coś tam zawsze dostanę. Pamiętajmy, że tego ziemniaka też miałem bardzo mało w tym sezonie, więc to jest symboliczna ilość. No, 2000. Więc tak naprawdę no nie były to jakieś wielkie pieniądze. Ale na traktor już starczy, bo tak jak mówiłem, nie wiem dokładnie ile będzie ten kolejny ciągnik kosztował, ale tak przewiduję, że jakbym sprzedał ciapka, to te 15-20 tysięcy dopłacić i będziemy mieli następną maszynkę, mam nadzieję, niezwykle klimatyczną. Więc z tej perspektywy byłoby to lodzio miodzio. Dobra. I teraz jedziemy po kiszonkę. Chociaż myślę jeszcze o tej sałacie, no bo opcje są dwie. Albo zająć się kiszonką, albo zająć się jeszcze tą sałatą. Myślę, że kiszonki i tak nie zdążę zrobić dzisiaj, a sałatę, jeżeli bym się zawziął, to jeszcze dzisiaj ugryziemy ten temat. Więc myślę, że zrobimy sałatę i się z wami pożegnam, a na kolejnym klipie jeszcze kiszonkę ogarnę. No i będziemy mieli koniec sprzedaży płodów rolnych. Niby jeszcze ta kukurydza leży, ale tak jak mówiłem, kukurydza to bardziej bym chciał tuczniki nią paść. Wiecie, śruta dla świni i tak dalej, bo na tej paszy dla świń też się konkretne pieniądze traci, że tak powiem. Więc fajnie by było nie tracić i też nie kursować bez sensu do sklepu za każdym razem po paszę, nie? Więc podjedziemy, ustawimy się już myśląc przyszłościowo tutaj, ale dzisiaj tego robić nie będę. Czy to jest twarde drzewko? Nie wiem, ale chyba ominąłem. Ustawimy się tu, dlatego też dlaczego mi zależało na tym, żeby nie inwestować na razie w silos taki żelbetowy, właśnie dlatego, że móc się tak rozstawić i teraz będę mógł bardzo fajnie sypać, no dobra, to się ustawiłem trochę za daleko, będę mógł bardzo fajnie sypać taką ładowarką,
co przy żelbetowym silosie też by było możliwe, ale pamiętacie, jak to się bagowało przy okazji Belarusa na Zdziechowie, że trochę jednak, no trochę jednak tam było problemów w związku z tym, że ten żelbet mi blokował. No i jeszcze byśmy się zajęli na sam koniec sałatom. Nie mamy bladego, zielonego, kompletnego, nawet minimalnego pojęcia, ile ja na sałacie będę w stanie zarobić. Więc to jest strzelanie w ciemno, no ale zaraz zobaczymy. Oczywiście Tatrę wyciągamy. Tatra doskonale nam znana, też będę się starał ją pozbyć za jakiś czas. Chciałem ją na początku tej serii, dlatego że to jest piekielnie klimatyczny wóz. Ale z drugiej strony, no już dosyć dużo żeśmy jej widzieli na Zdziechowie. Więc... No ale na razie mam bardziej potrzebne wydatki. Z takiego założenia wychodzę, że ciężarówka może poczekać, tym bardziej, że ta ciężarówka akurat jest piekielnie klimatyczna. Powiem szczerze, to jest z perspektywy swojego klimatu 10 na 10, więc wcale mi się też nie spieszy, żeby jej się pozbyć. Inna kwestia, że jest piekielnie użyteczna z perspektywy ładowności. No na litość boską, to jest tak pakowny trak, że szok. Tutaj wchodzi tyle tego materiału, że naprawdę głowa mała. Paka jest gigantyczna. Tutaj więc, no jest to sprawa wielkiej wagi, że tak powiem. Dobra, tak się ustawimy. Na pewno bym chciał pasy rozpiąć. No i jedziemy po wózek widłowy, a raczej idziemy na piechtę szlag. No kurde, ten beczkowóz, to się, znowu się przesunęło i to samo się cały czas przestawia. Nie wiem, co ma jakieś takie kolizje ta gra czasami, totalnie bez powodu bym powiedział. No ale to się zdarza wszystkim youtuberom, to na przykład widzę także u innych, którzy tą grę nagrywają, na jakieś takie wady, że tak powiem, wrodzone. Dobra. Czyli wózek widłowy, czyli jadymy, no i robotę robimy. Przy odrobinie szczęścia, zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. To też jest dosyć spora maszyna. Też mnie tam pisaliście, żeby tego wózka widłowego również się pozbyć, bo dużo go było i to taki trochę przemysłowy jest. Tak, pewnie go się kiedyś pozbędę, ale na razie też, no, bronię się tym samym, co w przypadku ciężarówki. Mam bardziej potrzebne zakupy, bardziej potrzebne rzeczy do kupienia, wiecie, niż wózek widłowy. Tym bardziej, że on sobie radzi, jest piekielnie również pakowny, ma długie widły. Długi ten taki, nie wiem, ruszt, jak zwał, tak zwał. Więc naprawdę potrafi robić tą swoją robotę bardzo, bardzo funkcjonalnie i efektywnie. Dobra, teraz tak, na pewno bym chciał... Nie to bym chciał. Myślę, że ja bym chciał coś takiego. No i zaraz zobaczymy, ile to z tego będzie. Średnio na jeża mi to wyszło, ale może da radę. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, musiałbym to podnieść. Cofamy. I od razu bym załadował też tą drugą paletę. I to jest właśnie taka przewaga, taka prerogatywa tego wózka widłowego nad innymi. Że w przypadku innych widły nie są na tyle długie, żeby zrobić takie coś. A tutaj mogę to zrobić, że taki załadunek... Dwa w jednym, nie? No to jest naprawdę spoko sprawa. O, trochę tam nierówno, ale tym się nie zamierzam przejmować. Równo czy nierówno, ważne, że załadowane. No i teraz jeszcze tylko na traka. I jedziemy na skup. Też nie wiem dokąd, zaraz się okaże, dokąd to pojedziemy. Trochę mocniej wycofam, bo ciężarówka pod skosem jest. Muszę wziąć rozpęd, że tak powiem. Jedyneczka, co powolutku sobie jechać. No i teraz rymcym cym z dupy dym. Ogólnie będę się tak starał troszeczkę ładować tym wózkiem poza nagrywaniem. Tak samo jak tutaj, że to jest tylko taki smaczek, że doładowuje partię, ale ogólnie z tego co widzicie, no większość tych palet była załadowana już do tej pory. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że zawsze fajnie jest to pooglądać i dlatego też chciałbym, żeby to było na serii. Nie zamierzam tego wycinać w 100%, ale jednocześnie powiem wam szczerze, że dla mnie farming zawsze był symulatorem roboty wiejskiej, więc jakieś tam ładowanie, ja wiem, że rolnicy takie rzeczy też robią w realnym świecie, ale jakieś tam ładowanie palet to mnie mniej kręci. Ja nie chcę mieć symulatora wózka widłowego, bardziej mnie kręci właśnie robota w polu. To jest taki creme de la creme tej gry i powiem szczerze, to jest dla mnie epicentrum znakomitości. Najlepiej się bawię właśnie na polu, kiedy mam robotę do wykonania. A jakiś taki załadunek to jest tylko taki dodatek i właśnie chciałbym, żeby to pełniło funkcję takiego dodatku w tejże serii. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Inna kwestia, że też, no jeżeli bym miał to wszystko ładować ręcznie na waszych oczach,
No to umówmy się, że wtedy okres sprzedaży płodów rolnych, który, no nie wiem, musicie się wypowiedzieć, moim zdaniem jest takim najmniej ciekawym okresem w tej grze, trwałby nie jeden odcinek, tylko załóżmy 3 odcinki, więc też myślę trochę szkoda czasu antenowego. No i zobaczmy, jak to wygląda z sałatą temat. Mam nadzieję, że znowu nie będą pociągi, a jeżeli będą, to że... no właśnie. Różnica spora. Mam 6 ton. Na tonie jest to różnica rzędu, powiedzmy, 260. 2,5 razy 6. No to jest taki pieniądz, który się zauważy. Ale dobra, niech będzie. No, sprzedam gdzie indziej, na supermarket. Zresztą to jest niedaleko, więc chociaż z tej perspektywy zyskam, że nie trzeba będzie jakoś daleko jechać, to też troszeczkę zaoszczędzę na ropie. Tatry wam chyba nigdy od środka nie pokazywałem, więc też taka ciekawostka. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. No, Tatra. Tatra dla mnie jest takim archetypem polskiej ciężarówki. Ja wiem, że to jest troszeczkę przekłamane, bo to nie jest polska ciężarówka. To było czechosłowackie. Natomiast o co mi chodzi? No, polski był Star. Polski był Lublin, na przykład. Robur był niemiecki, Tatra była czechosłowacka. Ale dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że ja za czasów mojego dzieciństwa pamiętam, że Tatr w Polsce było potwornie, ekstremalnie dużo. Ja się wychowywałem na Zagłębiu Dąbrowskim, więc tutaj było pełno kopalń, hut, ciężkich zakładów przemysłowych, takiego naprawdę konkretnego przemysłu. No i przyznam szczerze, bez nadmiernego owijania w bawełnę i bicia, że na te wszystkie zakłady, na te wszystkie kopalnie zawsze jeździły właśnie Tatry. Od chuna tego było, no oczywiście jeszcze Kamazy. No Kamaz i Tatra to są te ciężarówki, które za czasów mojego dzieciństwa głównie się w kraju polskim spotykało. Nagminnie wręcz. Tego było jak od groma. Zobaczmy, ile zarobię na szklarniach. To też jest ważna kwestia. To taki mój główny dochód, tak bym powiedział, więc fajnie by było, gdybym trochę zarobił. No i trochę zarobiłem. Liczyłem na więcej, ale to jest początek nowej serii, więc też nie ma co przesadzać. Myślę, że i tak nie mam powodu do narzekań. 11-12 tysięcy, no dało się więcej, okej, powiedzmy sobie szczerze, dało się więcej i tak naprawdę jakby było więcej, to by było lepiej. Mam 34 tysiące złotych po sprzedaży wszystkich płodów rolnych. Nie, przepraszam, co ja pieprzę? O Boże, ale bym się pomylił, przecież jeszcze mi została kiszonka. No to na kiszonce, to kiszonka to będzie mój główny zarobek. O, wtedy to zobaczymy. No to tak, no to się, no to tak, no tero tak, to jeszcze zarobimy. Trochę tego i owego. Już się martwiłem, ale niepotrzebnie, bo to rzeczywiście już sobie przypomniałem, o co kamon. Że tutaj na tej kiszonce to będzie zarobek. Więc zdecydowanie fajnie. No i teraz tak, wjechałbym sobie... No chyba już do garażu, bo Tatrą to ja za specjalnie pracować nie będę. Tak mi się coś wydaje. I będziemy się żegnać. No taki to odcinek ze sprzedaży płodów rolnych. No taki również musi być. Więc ja to czasami staram się na Zdziechowie wycinać, ale wy mnie zawsze za to besztaliście w komentarzach, żeby tego nie wycinać, że też chcecie zobaczyć, ile zarobię na poszczególnych rzeczach. Teoretycznie to jest taki moment wiktorii w tej grze, to znaczy takiego zwycięstwa, prawda, że nad siłami natury, że teraz to jest moje na wierzchu, teraz zobaczę, ile tą ciężką pracą zarobiłem do tej pory, nie? No trochę prawdy w tym jest, że cały rok człowiek czeka na to, żeby zobaczyć, jaki będzie efekt tych prac. No ale... No ale jest jak jest. No oczywiście nie będę tego wycinał, żebyście mogli partycypować w tym dobrobycie i się przekonać, ile to grzechu zarobi. Czy 5 zł, czy 50 tysięcy zł. Dobra. Wjeżdżamy od razu pod wiatę. Rym cym cym z dupy dym. Nie ma co się rozkliwiać. Oj, fajna ciężarówka, naprawdę. To jest fenomenalne. Moc naprawdę, mocne 10 na 10. Wiem, często to mówię, ale często w tej grze są naprawdę fajnie wykonane mody, tym bardziej polskie. No bo Polska jest jedną z najbardziej licznych, polscy gracze są jedną z najbardziej licznych podgrup graczy grających w ogóle w farminga. No i zobaczmy, ile tego dobra. Nie ukisiło się wszystko, z tego co widzicie, pod końcówkę i pod początek silosa mi nie chwyciło niestety tej kiszonki, ale to też nie będzie jakaś potwornie wielka strata. Jestem ciekaw, ile tak naprawdę zarobię na tej kiszonce, bo obecnie mam 34 tysiące.
No i ludziska z takim kapitałem można trochę porobić, powiedzmy sobie szczerze, więc nie mogę się doczekać. Na dziś ode mnie to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to nie zapominajcie o Patronite, o łapkach, o subskrypcjach, o komentarzach, o wyświetleniach, o wszystkim. Hej ludziska, cześć! A na kolejnym klipie zajmiemy się kiszonką, będzie więcej ciekawostek, bo te wszystkie tematy, które planowałem na ten materiał, nawet ich nie zacząłem. Bo tak naprawdę... No sami widzicie, co tutaj się wydarzyło, że cały czas człowiek był zajęty, zaaferowany jakimiś rzeczami, no takie właśnie rzeczy jak ładowanie jakimś wózkiem widłowym, czy na przykład takim ładowaczem czerpakowym, to zawsze wymaga troszeczkę skupienia, więc ciężko jest mówić o jakichś totalnie innych tematach w takim momencie. Raczej przy obróbce pól takie rzeczy będę robił. W każdym razie mam nadzieję, że i tak odcinek wam się podobał. Trzymajcie się ludziska, cześć!